tu jeszcze wytrzymam. A kto mnie najbardziej wkurza? Jeff. Ten gość ma zawsze dobry humor. Normalnie ludzie się tak nie zachowują. Jeśli rzuci ziom albo super, choćby tylko jeszcze jeden raz, to chyba poważnie go uszkodzę. Trochę śmiesznie się słucha teraz słów Gwen, patrząc na tytuł tego odcinka, jak i postać, którą dzisiaj będziemy omawiać. Witajcie z tej strony Pomidor i zapraszam was na kolejny odcinek serii, którą rozpocząłem 2 dni temu. Dziś po raz kolejny skupimy się na sezonie pierwszym i na postaci, która mogłaby pojawić się lub co by było, gdyby się pojawiła. Tak więc jedzenie w dłoń, napoje w dłoń, jeśli jesteście głodni, a jak jesteście padnięci po ciężkim dniu w pracy, to przygotujcie sobie posłanie, w domyśle oczywiście łóżko, odpalcie sobie mój film na konsoli lub na telefonie, przyklijcie się i ruszamy na łowy, proszę państwa. A tak na serio, to zapraszam was na kolejny odcinek. Brody. Jedna z moich ulubionych postaci. Serio, duet surferów to jeden z moich ulubionych duetów z wariackiego wyścigu. Nie ukrywajmy, mieli oni swoje wzloty i upadki. Niejednokrotnie chłopaki otarli się o przedwczesne wylecenie z programu. Ale jedno trzeba im przyznać. Nie da się ich nienawidzić. Można ich nie lubić, ale nie nienawidzić. Bo są to postacie z bardzo pozytywną energią. I wierzcie mi, kiedy pierwszy raz okazało się, że wylecieli w odcinku 21, to było mi bardzo, ale to bardzo przykro. No ale odstawiając moje emocje i ten krótki opis. Co by było, gdyby Brody był w pierwszym sezonie z pierwszą obsadą? Cóż, zabrzmi to dosyć ironicznie dla niektórych osób, ale gdyby Brody był z naszą pierwszą obsadą, to ja już widzę jeden i konkretny scenariusz. I nie jest to scenariusz oparty na tym, że lubię bardzo Brody'ego. Patrzę na to troszeczkę z innej perspektywy i bardziej logicznej perspektywy. Wikipedia oraz twórcy potwierdzili, że Brody ma oficjalny papier na wszystko, co ekstremalne. Patrząc na to z tej strony, można by stwierdzić, że Brody byłby jednym z najmocniejszych zawodników, jeśli chodzi o pierwszą obsadę. Na pewno jego pojawienie mogłoby sprawić, że zamiast DJ-a, który wspierał Jeffa, by ten zagadał do Bridget, by ją poderwać, to tutaj pojawiłby się Brody, który jako swojego dobrego zioma wspierałby go całym sercem, by ten zdobył miłość swojego życia. Teraz już wiecie, czemu użyłem wstawki z Gwen na początku filmu, czyż nie? Skoro miała dość Jeffa już wtedy, zanim do niego się przekonała, to gdyby pojawił się Brody, to przecież ona by na zawał tam padła w tym pokoju zwierzeń. No sami zobaczcie, wyobraźcie sobie teraz takiego Brody'ego i tą wiadomość Gwen z początku filmu. No kurde, przecież to byłaby masakra, dziewczyna by padła na zawał tam. No ale wracając, chłop zaszedłby na bank bardzo daleko. Jest bardzo wysportowany, fakt, czasem zdarzają się potknięcia, no ale kto też przez potknięcia nie przechodził, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ale pod względem wyzwań, czy to z jedzeniem, czy to ze zbijakiem, czy to chowanego, czy to nawet o zgrodzo skok ze spadochronu w dół, tak jak to robił Trent z DJ-em, no to kurde, chłop by wygrał to wszystko bez dwóch zdań. Autentycznie chłop by rozpierdzielił każdego w tej konkurencji, ponieważ patrząc co on odwalał w wariackim wyścigu, nie ma tutaj jakiejkolwiek dyskusji na to, że Brody by sobie nie poradził. Na pewno oczywiście taki ktoś jak Heather by próbowała rzucać mu kłody pod nogi czy coś, albo sam Chris by chciał utrzeć nosa Brody'emu. Ale jedno jest pewne, Brody miałby szansę zajść tak daleko jak Jeff, albo jeszcze dalej do finałowej piątki. A jak już mielibyśmy inspirować się jednym z odcinków, to kto wie, może by zajął on miejsca Owena, że zamiast Owena byłby Brody z Gwen i Heather walczącymi w półfinale. Oczywiście drużyna, w jakiej byłby Brody, no to myślę, że nikt tutaj się nie zdziwi, to byłyby raczej zabójcze okonie. No, na logikę. No ale koniec końców on z Jeffem lub on, Jeff i chłopacy mogliby naprawdę zrobić fajny i mocny sojusz. Ale no cóż, możemy tylko sobie to co jedynie wyobrazić. Dajcie znać w sekcji komentarzy, jak wy widzielibyście tego gentlemana w pierwszym sezonie i czy podzielacie moją opinię, czy też macie może troszeczkę inne zdanie na ten. Chcę wam tylko teraz też zaznaczyć jedną rzecz. Możecie danej postaci nie lubić, ale pamiętajcie, że jeśli jest silna, to nie można jej tego odmówić. Nieważne czy ją lubicie, czy ją nie lubicie, nie można odmówić jednego, że ta postać mogłaby zajść bardzo daleko, pomimo niechęci lub chęci do tej postaci. Tak więc pamiętajcie, że tutaj preferencje pokroju, czy kogoś lubię, czy nie lubię, nie wchodzą w grę. Patrzymy tylko i wyłącznie na to, jak dany uczestnik jest mocny.
To by było na tyle, pozdrawiam was bardzo serdecznie i nowe osoby zachęcam do zasubskrybowania kanału po więcej materiałów i gorąco zachęcam do kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o każdym następnym filmie. Cześć i czołem i do następnego razu, elo!